Witam cię serdecznie. Mówi Barbara Łukowiak z odblokujswojebogactwo.pl. Dzisiaj przygotowałam dla ciebie coś naprawdę bardzo, ale to bardzo inspirującego. Mianowicie powiem ci, jak ja ustalam swoje cele na nowy rok i z jakich narzędzi korzystam, by zaplanować krok po kroku ich realizację. I na koniec naszego spotkania wykonamy razem potężny proces, dzięki któremu w prosty, szybki i skuteczny sposób zakotwiczysz Twoje noworoczne cele. Dzięki temu uzyskasz energetyczną bazę, podstawę do ich realizacji. Nowy 2019 rok już się rozpoczął i z pewnością zastanawiałaś się, co będziesz robić w tym roku. Zastanawiałaś się, jakie sukcesy chcesz osiągnąć i jakie masz zamierzenia w związku z tym nowym rokiem. Snujesz też nowe plany. Wiem o tym, gdyż sama to robię co roku. I teraz proszę, bądź ze sobą naprawdę szczera i pomyśl, ile zamierzeń i celów z zeszłego roku osiągnęłaś. Bardzo często zdarza się, że na początku nowego roku snujemy nowe plany, ale niestety te plany tylko snujemy. I pod koniec roku okazuje się, że stoimy na tej samej pozycji, na której byliśmy na początku roku. By tak nie stało się i tym razem, chcę cię zainspirować do podjęcia kolejnych konkretnych kroków związanych z Twoimi ustalonymi celami. Jeżeli oczywiście masz ustalone cele, a jeżeli jeszcze się nad nimi nie zastanawiałaś, bardzo cię proszę i zachęcam też do tego, byś zrobiła to teraz. Ja ustalam swoje cele w ten sposób, że nastawiam timer na 3 minuty. I wypisuję w tym czasie wszystkie cele, jakie przychodzą mi do głowy. Dokładnie robię sobie taką burzę mózgów. I robię to co roku od 2011 roku w specjalnie do tego przeznaczonym zeszycie. Oto ten zeszyt. I tutaj robię sobie tą burzę mózgu. W tym roku również to wykonałam. Z jednej strony jest to mój plan na 2019 rok i tutaj wzięłam pod uwagę kilka moich dziedzin, takich jak moje cele zawodowe, zdrowotne, mój wypoczynek, zaplanowałam też swój wypoczynek, czas spędzony z rodziną i także pomyślałam o tym, co chcę zrobić dla mojego ducha i co chcę zrobić dla mojego zdrowia. I to są takie konkretne plany, ta burza mózgów, którą sobie tutaj zapisałam. I druga część tego procesu to jest kartka z zapisanymi moimi marzeniami do realizacji na 2019 rok. Tutaj zrobiłam sobie. Zapisałam to wszystko i też to jest podzielone na moje zdrowie, na biznes, moje cele duchowe, moje związki, rodzina. Nie jest tego bardzo, bardzo dużo, w zasadzie w sumie dwie kartki zapisane na ten rok. Jak już przeprowadzę tą burzę mózgu, następnie zastanawiam się, kiedy i jak mogę zrealizować te zapisane cele. I w tym celu, w specjalnie do tego przeznaczonym kalendarzu, piszę dokładnie tydzień po tygodniu, co chcę w nim zrealizować. W ten sposób rozkładam te cele, które zapisałam w tym zeszycie, na konkretne kroki. I tak wygląda ten mój kalendarz. Tak jak tutaj widać. Po pierwszym tygodniu, natomiast kolejne tygodnie są jeszcze puste, tylko zaznaczam, co chcę sobie
osiągnąć w kolejnym tygodniu i w zasadzie ten plan w tej chwili na każdy tydzień mam gotowy, taki półroczny plan. Także część moich celów, które zapisałam w tym zeszycie, jest rozłożona na kolejne kroki, tygodniowe takie moje przedsięwzięcia. Mam jeszcze, oprócz tego kalendarza, mam jeszcze 3 następne. To jest taki mój podstawowy kalendarz, który zapisuje moje jakieś spotkania, które mam, czy jakieś rzeczy bieżące, które mam do zrobienia. Niezwiązane zupełnie z moim biznesem, ponieważ ten kalendarz to jest mój kalendarz biznesowy, tylko i wyłącznie biznesowy. Mam też taki dziennik i tutaj zapisuję moje pomysły, przemyślenia związane z danym dniem. Tutaj zapisałam tylko mój pierwszy dzień roku, natomiast pozostałe dni jeszcze są puste. Nie miałam ochoty, żeby go wypełniać. Nie miałam czasu też, żeby go wypełniać. I jeszcze jeden kalendarz. W tym kalendarzu zapisuję moje spotkania biznesowe. Służy też do zapisywania moich klientów na sesje indywidualne, czyli jest to mój taki drugi kalendarz biznesowy. Kiedy mam już wypisane cele w tym zeszycie i marzenia do realizacji, robię dwa ćwiczenia. Pierwszym z nich jest to ćwiczenie na spełnianie marzeń. I to ćwiczenie jest dostępne u mnie na blogu całkowicie za darmo. Możesz z niego skorzystać w każdej chwili. Drugim ćwiczeniem jest energetyczny proces, który nosi tytuł kotwiczenie celu. I odkryłam, że ćwiczenie to ma naprawdę ogromną moc. Dlatego właśnie dzisiaj postanowiłam się z Tobą nim podzielić. I jest to podziękowanie ode mnie dla Ciebie za to, że jesteś ze mną, że korzystasz z wiedzy, którą przekazuję oraz inwestujesz w siebie, kupując moje książki i kursy. Ćwiczenie to jest bardzo proste, ale też jest bardzo efektywne. Pierwszy raz zastosowałam je 8 lat temu. Jednak uważam, że jest ono ponadczasowe. Czy chciałabyś poznać to ćwiczenie, w zasadzie taki to proces energetyczny? Jeżeli tak, to super, zaczynajmy. Przed rozpoczęciem tego ćwiczenia określ swoje cele na 2019 rok. By to zrobić, zastosuj burzę mózgu, o której już wcześniej Ci wspomniałam. Czyli nastaw timer, czasomierz na 3 minuty i w tym czasie wypisz wszystko, co przychodzi Ci do głowy. Zrób to, proszę, teraz. Już? Świetnie. Kiedy już masz te cele wszystkie wypisane, skup swoją uwagę na podstawie Twojego kręgosłupa w okolicy kości ogonowej. Dzięki temu staniesz się bardziej ugruntowana, uziemiona i znajdziesz się całkowicie w swoim ciele. Nie w swoim umyśle, ale w swoim ciele. I to z kolei wpłynie na to, że to ćwiczenie będzie bardzo wartościowe dla Ciebie. Czyli skup swoją uwagę na podstawie swojego kręgosłupa i wykonaj ze mną kilka głębokich oddechów. Wdech nosem i długi, głośny, wydech ustami. I jeszcze jeden. I jeszcze jeden. A teraz pozwól, by Twoja aura się poszerzyła. Jeszcze bardziej poszerzyła i nawet jeszcze bardziej poszerzyła. Świetnie. I teraz spójrz na swoją kartkę z wypisanymi celami i wybierz ten, który wydaje Ci się najważniejszy do realizacji w 2019 roku. Zrób to teraz.
Już? Świetnie. Teraz wyobraź sobie, że wybrany cel trzymasz w ręce, obojętnie w której dłoni. I teraz podnieś tę rękę do góry i osadź cel na szczycie swojej głowy. Teraz wyobraź sobie, że cel ten wnika do twojej głowy przez czakrę korony i zaczyna przesuwać się w dół. Możesz go widzieć, jak po kolei przesuwa się przez każdy czakram. Czyli idzie w dół przez czakram trzeciego oka, następnie w dół przez czakram gardła i oddychaj. Jeżeli zauważysz, że w którymś miejscu ten cel jest zablokowany, nie może się przesunąć niżej, nie chce się przesunąć niżej, wystarczy, jeżeli zrobisz kilka głębokich oddechów i z intencją pomyślisz, cel przesuwa się niżej, czyli przesuwa się przez czakram szyi, tutaj czakram grasicy, czakram serca, czakram splotu słonecznego. Oddychaj. I twój cel przesuwa się jeszcze niżej, przez drugi czakram i jeszcze niżej, przez czakram podstawy. Twój cel schodzi jeszcze niżej i poprzez czakramy stóp wydostaje się na zewnątrz i wchodzi do wnętrza ziemi. Oddychaj. Twój cel schodzi teraz do centrum Matki Ziemi, do jej środka. I widzisz, jak jest tu czule witany i zaopiekowany. Dzięki temu twój cel może się zakotwiczyć. Widzisz dokładnie, jak to się dzieje. Oddychaj. Twój cel jest teraz zakotwiczony i otaczają go wszystkie możliwe wspierające energie, które pomogą w jego realizacji. Możesz poczuć wdzięczność za te energie. Możesz im podziękować, że są. A teraz poczuj swoje silne połączenie z zakotwiczonym celem i oddychaj. Poczuj swoje silne połączenie z Matką Ziemią i z tymi wszystkimi wspierającymi energiami, które pomogą ci w realizacji twojego celu. Oddychaj. Kim możesz się stać, kiedy wiesz, że twój cel jest zakotwiczony? I dzięki temu, krok po kroku, będziesz dążyć do jego realizacji. Oddychaj. Jakie perspektywy się przed tobą otwierają? Jakie możliwości? Przyjmij je teraz całe, wszystkie. Przyjmij je do swojego serca. I oddychaj. Bardzo dobrze.
Teraz Twój cel jest doskonale zakotwiczony i dzięki temu o wiele łatwiej i prościej osiągniesz go w 2019 roku. Możesz postąpić dokładnie tak samo z innymi celami, które zapisałaś sobie na kartce. Z niektórymi albo z wszystkimi, jeżeli chcesz. Życzę Ci, byś w nowym 2019 roku zrealizowała wszystkie Twoje zakotwiczone cele. Tego życzę Ci z całego mojego serca. I dlatego właśnie teraz, na początku roku, pragnę powiedzieć Ci, jak bardzo doceniam to, że jesteś ze mną, że korzystasz z wiedzy, którą przekazuję, że inwestujesz w siebie, kupując moje książki i kursy. I w związku z tym postanowiłam stworzyć coś specjalnego dla Ciebie, coś, co da Ci możliwość zrobienia 2019 roku Twoim najlepszym rokiem. Rokiem zrealizowanych planów i marzeń. W związku z tym przygotowuję wielkie wydarzenie. Nazwałam je WPR, czyli Wielka Promocja Rocznicowa. Będzie to kilka dni promocji na moje bestsellery sięgające nawet minus 71%. Jeżeli zastanawiałaś się nad kupieniem któregoś z kursów objętych promocją, już w poniedziałek, 14 stycznia 2019 roku o godzinie 10 możesz nabyć ten produkt, program w naprawdę atrakcyjnej cenie. Szczegóły możesz zobaczyć tutaj. Link do szczegółów z WPR umieszczę również pod tym wideo. I jeszcze na koniec taka mała prośba. Proszę, podziel się swoimi przemyśleniami, swoimi odczuciami odnośnie dzisiejszego ćwiczenia i moich sugestii, które podałam Ci odnośnie realizacji celów w 2019 roku. Z pewnością będzie to naprawdę bardzo ciekawe i interesujące dla innych czytelników mojego bloga, czy też innych słuchaczy tego wideo. Bardzo Ci dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Mówiła Barbara Łukowiak.